Cześć, z tej strony Rita i dzisiaj zrobimy grecki deser z ciasta kataifi. Potrzebujemy 3 łyżki posiekanych orzechów włoskich, sok z połówki cytryny, 150 g roztopionego masła, 400 g serka Philadelphia, 500 g kataifi, 100 ml mleka, 300 g cukru. Najpierw zrobimy syrop. Do garnka wlewamy 200 ml wody, dosypujemy 300 g cukru, następnie sok z połówki cytryny. Mieszamy i gotujemy 2 minutki. Odstawiamy syrop do ostudzenia. Do dużej miski przekładamy kataifi. Kataifi jest to ciasto filo w kształcie cienkich nitek. Są to tak zwane włosy anielskie. Rozdzielamy włosy od siebie. Dolewamy 150 g roztopionego masła i mieszamy. Do miseczki przekładamy 400 g serka Philadelphia. Dolewamy 100 ml mleka i dobrze mieszamy. Smarujemy formę masłem i wykładamy na nią połowę kataifi. Rozkładamy równomiernie. Kładziemy zrobioną masę z serków Philadelphia. Wyrównujemy i na górę dokładamy resztę kataifi. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w 180 stopniach Celsjusza około 30 minut, aż nabierze złotego koloru. Uwaga, żeby się nie przypaliło, nie troszkę za mocno złapało. Polewamy zrobionym syropem. Posypujemy orzechami. W oryginalnym przepisie mają być orzeszki pistacjowe, ale z braku laku dodałam orzechy włoskie. I też super wyszło. Smacznego! Dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie proszę kciuka w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby nie ominęły Was nowości. Cześć!